Pierwsze wyrzutnie rakietowe dalekiego zasięgu HIMARS trafiły już do Polski. Trwają też negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie kolejnych kontraktów. Przyjmujemy dziś do Wojska Polskiego HIMARS-y, a więc sprzęt, który sprawdził się w boju, sprawdził się w rękach Ukraińców, powstrzymując inwazję rosyjską. Ta broń trafi do północno-wschodniej części naszego kraju, do 16 Dywizji Zmechanizowanej. Jej zadaniem będzie odstraszanie agresora, wzmocnienie Wojska Polskiego na wschodniej flance Polski i wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Negocjujemy kolejną umowę w sprawie HIMARS-ów. Kongres Stanów Zjednoczonych wydał zgodę na sprzedaż Polsce prawie 500 wyrzutni. Te wyrzutnie będą sprowadzone do Polski jak najszybciej jest to możliwe. Będą zamontowane na podwoziach Jelcza, to już doskonale wiemy. Chcemy doprowadzić do tego, żeby w ramach tego kontraktu, nowego kontraktu właśnie negocjowanego, również odbywała się w Polsce współprodukcja HIMARS-ów, zarówno wyrzutni, jak i rakiet.